Konnichiwa! W dzisiejszym programie trudno się domyślić, o czym będziemy rozmawiać. Będą to orchidee i sposobie, jak o nie dbać. Przygotowałam krótką notkę o orchideach, bo ich znaczenie jest szczególne. Orchidee są symbolem idealnej symetrii. W wiktoriańskiej Anglii był to symbol kobiecości, egzotyczna roślina, dawana komuś w prezencie, jest symbolem niezwykłej wytworności. W starożytnej Japonii był to symbol pomyślności, dostojeństwa. Starożytne Chiny, symbol płodności i zapowiedź nowego potomka. Może dlatego to właśnie moja przyjaciółka otrzymała od swoich rodziców orchideę. Patrycja poprosiła mnie: Agata, nagraj coś o orchideach, tak aby mogła na nowo zakwitnąć. A może jak zakwitnie, będzie to symbol nowego potomka? Tak bardzo chciałabym zostać ciocią! Orchidee również mają swoje znaczenie kolorystyczne. Pomarańczową orchideą, która ma takie piękne, unikatowe, różowe środki. I teraz uważajcie na to, bo pomarańczowa orchidea to duma, entuzjazm i jest idealna dla kobiety sukcesu. Czy to przypadek, że mam ją u siebie? Jak dbać o orchideę? Zapytałam o to eksperta. Jak należy podlewać orchideę? Podlewamy raz w tygodniu. Dzisiaj sobota, podać orchideę, ok? Rano najlepiej. I odlewamy wodę z doniczek po południu, kiedy jest ja taka zim. Kora, gdzie ona się nasączy. I ona cały tydzień daje wilgoć storczykom. Nie wolno ich przelewać, gdyż korzenie gniją i storczyki chorują. Orchidee rosną w klimatach tropikalnych. Dlatego spryskanie ich wodą jest idealne. Ważna jest również temperatura. Mniej więcej tak 23 stopnie jest dla nich najlepiej, jeżeli chodzi o poranek. Nocą troszeczkę chłodniej. Co jest ważne, światło dla storczyków. Nie lubią słońca południowego. Najlepiej je ustawić na oknie, tam gdzie jest no, takie północne okno. Podlewamy z nawozem, ale to też tak gdzieś od marca no do września, wtedy kiedy one kwitną. Ale co zrobić z naszymi umarłymi orchideami? Czy ja nie nadaję się do pielęgnacji kwiatów? Pamiętajmy o tym, że storczyk też musi odpocząć, bo inaczej no długo, długo nam je zakwitnie. Dziękuję pani ekspert Danuta Krężałek. Ta roślina była przeze mnie pielęgnowana przez pół roku i dopiero teraz wypuszcza nowe korzenie. Jeżeli chodzi o dłodygi z przekwitniętych kwiatów, żeby je usunąć, trzeba poczekać, aż będą suche i odciąć tak, że zrobi to przestrzeń do wyjścia nowej łodygi i tu wychodzi właśnie nowa łodyga. Jeżeli wasze orchidee mają jeszcze zieloną łodygę, tutaj z takimi oczkami, mogę tak to nazwać, należy to zostawić. A malutka tutaj wypuściła z tego oczka kolejną łodyżkę i będzie kwitła. Shake, 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 shake.